różne przedmioty według zasady na przykład bardzo znanej osoby Izabeli Czartoryskiej, która zbierała różne historyczne rupiecie, ale zbierała je według pewnego porządku, według zasady: wszystkiemu, co los zmienia i co czas pożera, człowiek tkliwym wspomnieniem znikomość odbiera. No i obok broni, narodowych sztandarów, kości poetów i uczonych, kawałki starych murów, no właśnie zbierała różne takie rupiecie Izabela Czartoryska. No ale ja namawiam do tego, żeby zbierać autografy, podpisy różnych starych, nie starych, no starych i młodych, ale znanych, sławnych ludzi. Zbieraczy własnoręcznych podpisów sławnych ludzi jest wielu, bo pozornie jest to sprawa trudna. Będąc na spektaklu teatralnym, na jakimś koncercie, na wszelkiego rodzaju zawodach sportowych, na spotkaniach autorskich, można poprosić o cenioną pamiątkę, o autograf, o podpis. Ale są też autografy innego rodzaju, cenniejsze. Są na przykład rękopiśmienne teksty pisarzy i polityków, choćby nawet były fragmentaryczne i bez podpisu. To też są autografy. Można zbierać je w albumach, na luźnych karteczkach, książkach. No i są tacy, którzy zbierają właśnie takie podpisy, wkładają w jakieś folijki, no i ładnie przechowują w albumach, na narożnikach. No i to samo można zrobić z fotosami. Listy należy dodatkowo ochronić z zewnątrz celofanem, osobną kartkę albo do koperty na przykład. I osobno można, osobną kopertę i osobną odpowiedź. Autografy w kolekcji możemy wzbogacić nie tylko o zdjęcia, ale jeszcze o wycinki prasowe dotyczące osiągnięć autora. Koniecznie trzeba podzielić album na działy. Czy to jest sport, czy to jest turystyka, czy to jest polityka, sztuka, czy muzyka. No i kolekcjonujcie, co się da, bażury, agrafki, anegdoty, architekturę, co jeszcze, aforyzmy, bajki, balony, bilety, bibułki, biżuterię, breloki, butelki, czasopisma, co jeszcze, cygarniczki, cynowi żołnierze, ceramikę, drzeworyty, diapozytywy, dzwonki. I tak według alfabetu można przejść przez elementarzy, emblematy, fotografie, fotosy i tak do g, g i z. Z. Jak z zawieszki. Miłego kolekcjonowania, miłych wakacji. Ja też będę kolekcjonować gwiazdy i układać je sobie w piękny naszyjnik. To będzie moja kolekcja. Pokażę wam kiedyś.